Wtorek, 9 kwietnia, Anna Tałaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Pierwsza część wyborów samorządowych za nami, druga przed nami. W niektórych miastach faworyci zdeklasowali swoich rywali. Są jednak miejsca, w których, by wyłonić prezydenta, konieczna będzie druga tura. To w naszym regionie m.in. Zabrze, Siemianowice Śląskie, Mysłowice. Co nas czeka? 21 kwietnia sprawdzała Fatima Orlińska. Kandydaci nie marnują nawet chwili. Większość z nich w blokach startowych do drugiej tury wyborów samorządowych jest już od poniedziałku, a to na co stawiają w swoich kampaniach to głównie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Ci po raz drugi za dwa tygodnie zagłosują m.in. w Zabrzu, gdzie wybierać będą pomiędzy Agnieszką Rupniewską i obecną prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik. Kandydatki w pierwszej turze zdobyły kolejno ponad 27 i 21% głosów. Obie przyznają, że dotychczasowa kampania była brudna. Dla mnie, jeżeli chodzi o te negatywne rzeczy, to kampania hejtu, która w tej pierwszej turze bardzo mocno we mnie uderzała, tylko mnie wzmocniła. Największą radość czerpię ze spotkań z mieszkańcami, a od nich dostawałam bardzo dużo dobrej energii i mam nadzieję, że te ostatnie dwa tygodnie też będą obfitować w słowa wsparcia. Bardzo na to liczę, bardzo na to czekam, ale też nie ukrywam, że te spotkania z mieszkańcami niejednokrotnie są też inspiracją. W kampanii wkradają się czasami brudne obszary i to mnie najbardziej smuci, bo myślę, że każdy kandydat musi mieć swój program, każdy kandydat musi wiedzieć, co chce zaproponować mieszkańcom i to jest najważniejsze. Natomiast tak obserwujemy niestety, że dziś w politykę się wkradają właśnie jakieś takie elementy obrażania się wzajemnego. To nie jest dobre, ale myślę, że ja stawiam na meritum, ja stawiam na program, ja stawiam na zespół, z którym pracuję. O zmianach mówią również kandydaci, którzy w drugiej turze zmierzą się w Mysłowicach. Rozmawiając z mieszkańcami, stawiają przede wszystkim na przekonywanie ich, jak ważne są inwestycje. Zarówno Dorota Konieczny-Simela, kontrkandydatka obecnego prezydenta, która w pierwszej turze zyskała ponad 34% poparcia, jak i on sam, zdobywając ponad 41% głosów, wskazują na konieczność uchwalenia stabilnego budżetu. Bo to, co zrobili radni Koalicji Obywatelskiej w tym roku i w tamtym, było czymś niesamowitym. Doprowadzili do ogromnych problemów finansowych tylko i wyłącznie, żeby to wykorzystać w czasie kampanii wyborczej. Teraz trzeba ustabilizować budżet, wziąć się do roboty i ruszyć z inwestycjami, na które mamy ogromne pieniądze pozyskane. To, co przez 5 lat było robione w mieście, w tej chwili w czasie kampanii tylko troszeczkę intensyfikujemy działania. Mamy 10 radnych, to jest największy klub radnych. Po drugie, jednak osoba, której ja udzieliłam poparcia do sejmiku, czyli Aleksandra Targosz-Bernaciak, została radną sejmiku, co też jakby przekłada się na to, że jest nam trochę łatwiej dziś rozmawiać z mieszkańcami. Będziemy rzeczywiście odpowiedzialni za sejmik, a sejmik to są ogromne pieniądze. Tam trafi za chwilę ponad 5 miliardów euro, które trzeba będzie jakby dywersyfikować na poszczególne gminy. Także o tym będziemy chcieli mieszkańcom mówić, o tym będziemy chcieli mieszkańców przekonywać, że rzeczywiście my mamy pomysł na to, jak te pieniądze pozyskać. O środkach unijnych podczas najbliższych 2 tygodni rozmawiać chce również Anna Zasada-Horab. Polityczna przeciwniczka prezydenta Rafała Piecha w Siemianowicach Śląskich zdobyła ponad 25% poparcia mieszkańców, zyskując 3-procentową przewagę. Zdecydowanie trzeba być z mieszkańcami, dla mieszkańców, z nimi cały czas rozmawiać. Przede wszystkim mobilizować do tego, żeby w tej drugiej turze chcieli wziąć udział, bo tutaj frekwencja będzie znacząca. Kampania moim zdaniem była bardzo taka przyjazna, zrównoważona. Myślę, że każdy z nas stawiał właśnie merytorycznie na program, chciał zaistnieć w tej kampanii. No i myślę, że wyborcy, znaczy ja jestem bardzo, jak to mówiąc, mile zaskoczona mieszkańcami, którzy potrafili bardzo rozsądnie ocenić. Prezydentów będziemy wybierać w drugiej turze w niedzielę 21 kwietnia w 60 miastach w Polsce. Na 15 lat więzienia skazał katowicki sąd Magdalenę W. Oskarżono o zabicie swojego 2-letniego syna. Chłopczyk zmarł w wyniku uduszenia. 32-latka zatkała mu usta i nos. Wyrok jest nieprawomocny. Dziecko zmarło w 2022 roku. O śmierci w jednym z mieszkań w Mysłowicach policja i prokuratura dowiedziały się od wezwanego na miejsce pogotowia. To nie matka wezwała karetkę. Skontaktowała się z przebywającym w pracy ojcem dziecka. To on po wejściu do mieszkania zawiadomił pogotowie. Mężczyzna starał się reanimować syna w trakcie oczekiwania na przejazd medyków. Między innymi opinia z sekcji zwłok dziecka stała się podstawą do przedstawienia kobiecie zarzutu zabójstwa. Podejrzana przekonywała,
że to 4-letni brat ofiary przyczynił się do śmierci. Nie wiadomo jeszcze, czy prokuratura odwoła się od wyroku. Magdalena W. przebywa w areszcie. W 2014 roku także doszło do zgonu dziecka tej samej kobiety. Materiał dowodowy wskazywał, że zgon nastąpił z przyczyn chorobowych, dlatego śledztwo umorzono. Prokuratura nie znalazła teraz podstaw do kwestionowania tamtego postępowania. Śledztwo w sprawie wczorajszego ogromnego pożaru hali przy ulicy Rzepakowej w Katowicach będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Południe. Obiekty grupa Farmakol dzierżawiła jednemu z operatorów hulajnóg elektrycznych na wynajem, dostępnych m.in. na terenie Katowic. Dziś firma Farmakol wydała oświadczenie w sprawie pożaru. Straty są w trakcie analiz. Nieoficjalnie mówi się, że mogą opiewać nawet na kwotę 30 milionów złotych. Strażacy zostali wezwani na miejsce parę minut po godzinie 18. Sytuacja jednak z minuty na minutę stawała się coraz bardziej poważna. Zaniepokojeni mieszkańcy przestali obserwować sytuację ze swych okien i balkonów i powoli zaczęli opuszczać mieszkania. Gryzący ciemny dym był nie do wytrzymania. Ktoś tutaj ze strażaków powiedział, że czemu państwo to chcecie wdychać i kto może, żeby po prostu do znajomych czy do bliskiej rodziny, dalekiej, gdziekolwiek. I ja byłam u znajomych. Wróciłam dzisiaj dopiero około 10 godziny. Wydawało mi się, jak przyjechałam, że nie czuć, a teraz wyszłam z mieszkania i jednak czuję. W momencie zdarzenia służby apelowały do mieszkańców, by zamykali okna. Obecnie badane są przyczyny pożaru. Wiadomo, że nikt nie ucierpiał. Na miejscu zdarzenia działały łącznie 22 zastępy, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany o godzinie 21.25. Wtedy też kierujący działaniem ratowniczym przekazał do stanowiska kierowania komendanta miejskiego informację o tak zwanej lokalizacji pożaru. Ci, którzy byli zlokalizowani bezpośrednio w jego sąsiedztwie, nie kryli zaniepokojenia. Widać było ten smug dymu na pewno z wielu kilometrów. No, było kiepsko, no, było trochę strachu. Spaliło się. Nie? Przecież widać tak naprawdę po całym budynku, że tam była taka wysoka temperatura, że te szyby powypadały i tak cud, że ten budynek się nie zawalił. Jak informuje firma Farmakol w swoim oświadczeniu, pożar nie dotyczył aktualnie używanej infrastruktury technicznej firmy. Od lat działalność prowadzi w innej lokalizacji. Straty są obecnie przedmiotem analiz. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej można taniej kupić węgiel. Im szybciej klienci zdecydują się na zakup, tym większy rabat. Na stronie głównej znajduje się kod rabatowy, dzięki któremu przy zakupie co najmniej 2 ton węgla klienci zapłacą mniej. W ciągu najbliższych 2 miesięcy to obniżka o 200 zł za tonę. W kolejnych miesiącach, czerwcu i lipcu, wygenerowane zostaną kolejne kody rabatowe na obniżkę w wysokości 150 i 100 zł za tonę. Z każdego kodu można skorzystać tylko raz w określonym terminie. Akcja potrwa do 31 lipca. Sezon motocyklowy w pełni. Cieplejsze dni powodują, że na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. Nie zawsze jednak pasja idzie w parze z bezpieczeństwem. Patrzenie w lusterko powinno wejść kierowcom w krew. W weekend w Tychach motocyklista stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w bariery. 43-letniego mężczyznę nie udało się uratować. Fatima Orlińska. Niestety, jak mówią mundurowi, wysoka temperatura na zewnątrz i prawdziwie wiosenna aura zbierają swoje żniwa wśród motocyklistów. W tym roku doszło w naszym regionie do kilkudziesięciu zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów, a ten najtragiczniejszy w skutkach miał miejsce w pierwszy weekend kwietnia. Według wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący motocyklem marki Honda nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i po utracie panowania nad kierowanym pojazdem uderzył w bariery energochłonne. Niestety pomimo pomocy udzielonej przez świadków zdarzenia, a następnie przez ratowników medycznych, życia 43-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Jak przyznaje policja, w większości przypadków to właśnie nadmierna prędkość kierowców jednośladów jest powodem wypadków. Sami motocykliści mówią jednak, że to, co dzieje się na drogach, wynika często z faktu, że kierowcy w samochodach nie zwracają uwagi na ich obecność. Zajeżdżają drogę, nie patrzą w lusterka i nagle zmieniają pas, ale przyczyn jest więcej. Przede wszystkim stan dróg. Niestety są dziury, jest dużo piasku, nierówności, no to nam nie, po prostu nie sprzyja, tak? No i kierowcy nie patrzą na nas, nie zwracają na nas uwagi. W
korkach specjalnie nam zajeżdżają, więc to nam no, troszeczkę utrudnia. Biorąc pod uwagę taką piękną pogodę, jak jest teraz, my w takich strojach, no wiadomo, musimy przede wszystkim dbać o swoje zdrowie i ochronę. No i niestety, pogoda jest jaka jest, jest gorąco, my musimy się przeciskać między autami tylko i wyłącznie po to, żeby mieć ten pęd powietrza na swoim ubraniu, żeby nam było chłodniej, bo jest naprawdę okrutnie gorąco w tych strojach. Tegoroczny sezon motocyklowy to jedna ofiara śmiertelna. Jak jednak wynika z policyjnych statystyk, analogicznie do zeszłego roku zdarzeń z udziałem jednośladów odnotowano mniej. Początek kwietnia, my już jesteśmy, patrząc na aury, w środku lata, więc 80 zdarzeń. No niestety tych zdarzeń, które prawdopodobnie powstały na skutek właśnie tej dobrej pogody, w tym ponad 20 wypadków, czyli ponad 20 osób rannych. No i niestety jedna ofiara śmiertelna to motocyklista, który zginął na terenie Tychów. Jednoślad to jedna lampa z przodu, to trudniejszy sposób zauważenia przez innego kierującego, a więc prędkość, brawura, przeliczenie swoich umiejętności, a czasem brak wyobraźni to główne przyczyny zdarzeń z motocyklistami. Dlatego policja apeluje o wzajemny szacunek na drodze, gdzie miejsce jest dla każdego. Kwiecień, plecień, bo przeplata. To, co obserwujemy obecnie w pogodzie, mogłoby świadczyć o tym, że jesteśmy w innej strefie klimatycznej. Dzisiaj prawie 30 stopni, jutro o kilkanaście stopni mniej. Jak zmiany temperatury wpływają na nas i otaczającą przyrodę, sprawdzała Magda Sincewicz. Dla nas, ludzi, taka aura jak najbardziej jest okej. Po zimnych miesiącach wystarczy zaledwie kilka promyków, byśmy chętnie wystawiali się do słońca. Nieważne gdzie. Może być nawet skrawek zieleni w mieście, jak tu w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Wchodzimy w taki klimat, że ja się śmieję, że niedługo będzie u nas Afryka, co nie ja. Że nie będzie tak temperatury takie wysokie, że słyszę, tak może być, co nie może. My nie czekamy, ale tak za 20-30 lat. Dla nas to jest bardzo dobrze, że mamy takie piękne słońce. Nawet no, nie trzeba wyjeżdżać za granicę, prawda, żeby tego słońca poszukać. Klimat się dużo zmienił, no to nie ma nawet bez dwóch zdań. No, jak tak patrzeć 30 lat do tyłu, a teraz, no to nie ma porównania po prostu z tym. No. O tej porze 30 lat temu to był śnieg. Bo przecież pogoda jest czymś, czego nie da się przewidzieć. Nawet prognozy stworzone z kilkudniowym wyprzedzeniem nie zawsze się sprawdzają. Pogodę możemy przewidzieć tak w miarę dobrze do kilku dni. 3-4, czasami do 5 dni. Potem dłuższe prognozy to już jest sprawdzalność coraz niższa. Wrócimy do wiosny termicznej, a kolejne dni tego tygodnia, no po tej środzie znowu się zacznie ocieplać. I będzie taka w miarę przyjemna, ciepła wiosna, już bez takich wysokich temperatur. Słońca też nie zabraknie i w miarę sucho. Jutro w środę może lokalnie trochę pokropić deszcz. Deszcz, który w takim upale jest jak zbawienie. Może nie każdy z nas go lubi, potrzebny jest jednak roślinom, bo te i tak w tym roku znacznie przyspieszyły swój rozkwit. Nie jest czymś nienormalnym, jeżeli w kwietniu mamy kilkanaście stopni, ale jeżeli są to temperatury przewyższające 20 stopni i trwają kilka dni, to czymś normalnym dla roślin jest, że one przyspieszają. Jak i pogoda, która w tym roku przyspieszyła o jakieś dobre 3 tygodnie. Może zimna Zośka będzie w stanie ją powstrzymać. Dowiemy się w połowie maja. Taki był wtorek. W imieniu Rafała Kuliga zapraszam jutro. Do zobaczenia.